Dzieckiem słynnego rodzica to same plusy. Sława nawet gdy nic się nie zrobiło, bogactwo, luksus, przepych, prestiż. Jednak w przypadku naszego dzisiejszego bohatera to nie do końca tak było. Był on doskonałym władcą mówi się, że dużo lepszym niż jego słynny ojciec. Jednak to jego ojciec, jako jedyny władca angielski otrzymał przydomek Wielki, podczas gdy o naszym dzisiejszym bohaterze kroniki niemalże milczą. Czy zasłużył sobie na takie miejsce w historii? Czy udało mu się swoim panowaniem wyjść z cienia Wielkiego Ojca? Poznajcie Edwarda I Starszego, twórcę Anglii, doskonałego dowódcę, reformatora i wizjonera. Zacznijmy od tego, że bardzo niewiele wiadomo na temat życia Edwarda. Możemy to złożyć z pewnych zlepków historii, z różnych opowieści. Natomiast najważniejsze źródło wiedzy o tamtych czasach, czyli IX i X wieku, kronika anglosaska, praktycznie o nim milczy. Trudno jest ustalić nawet datę urodzenia Edwarda. Mówi się, że było to gdzieś pomiędzy 871 a 874 rokiem. Ze wskazaniem raczej na tę późniejszą, na tę drugą datę, natomiast nie ma w tym nic pewnego. Edward był synem Alfreda Wielkiego, króla Anglii i jego małżonki, arystokratki, o której bardzo niewiele wiadomo. Jedną z przyczyn może być fakt, że w owym czasie żony żo władców saksońskich miały bardzo słabą prasę. A to z powodu pewnej pani, która nazywała się Edburgh i przez zupełny przypadek otruła swojego męża, króla Beotryka. W każdym razie wiadomo na pewno, że matka Edwarda wypełniła tę misję, która została jej powierzona z pełnym sukcesem. Mianowicie dała nie tylko następcę tronu Anglii, dała również następców zapasowych, a także córki, które można było bardzo korzystnie wskutek różnego rodzaju sojuszy politycznych wydać za mąż. Król Alfred Wielki doskonale zdawał sobie sprawę z potęgi edukacji. Wiedział, że dobrym władcą człowiek się nie rodzi, tylko musi się nauczyć tego, w jaki sposób rządzić państwem. Musi również nauczyć się wielu innych rzeczy, ponieważ władca powinien być wszechstronnie wykształcony. Yes, and, and, and tak, i this is, this is to jest jeden z problemów, które musimy because because naszych is ponieważ to jest naprawdę problem. Of and problem of the future. Sam Alfred był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem i wiedział, że jego dzieci, tak, dzieci, bo córki również muszą być dobrze przygotowane do ról, które mają w przyszłości spełniać. Dlatego nakazał uczyć wszystkie swoje dzieci, a żeby. Edziuś nie stracił kontaktu z bazą i nie stał się zadufanym w sobie bubkiem, nakazał go uczyć wraz z innymi dziećmi. Oczywiście, umówmy się, nie były to dzieci przypadkowe wzięte z jakiejś wioski, z jakiejś łapanki, tylko dzieci arystokratów i możnowładców. Ale jednak obracanie się w towarzystwie innych dzieci uczy takiej pokory, współpracy, współdziałania, a przede wszystkim jednoczy z ludźmi, którzy przecież w przyszłości mieli stanowić elitę tego kraju. Edward miał być przygotowany pod każdym względem do rządzenia. W odcinku pierwszym opowiadałam o Jerzym IV, który był totalnie nieprzygotowany do rządzenia. Ojciec nie uczył go niczego, dlatego w momencie, gdy został królem, nie wiedział nawet, gdzie podpisuje się królewskie dokumenty. Alfred wiedział, że taka sytuacja zdarzyć się nie ma prawa. Dlatego nasz Ediusz już w wieku 20 lat dowodził w bitwie z Wikingami pod Farnham, gdzie w dodatku osiągnął zwycięstwo. Podjarany sukcesem, uszczęśliwiony Edziuś, postanowił przypieczętować ten sukces, ruszając w pogoń za niedobitkami wojsk przeciwnika, żeby je ostatecznie rozgromić i rozbić w proch. I się rozczarował, ponieważ okazało się, że jego żołnierzom skończył się czas obowiązkowej służby wojskowej i nie mają oni absolutnie zamiaru nikogo ganiać, a jedyne co mają zamiar zrobić to wrócić do swoich domów i do swoich rodzin. Edward bardzo gorzko przeżył. Tam porażkę, ponieważ tak to potraktował, ale nie mógł nic zrobić. Jak wiadomo, z niewolnika nie ma pracownika. Podobnie jest z żołnierzami. Umowa to umowa skoro mają wracać do domu, oczywiście należało im na to pozwolić. Ale to zaszczepiło w Edwardzie taki gen reformatora wiedział doskonale, że wojsko to jest jedna z tych formacji, którą na pewno trzeba będzie w przyszłości poddać wszelkiego rodzaju reformom. Podobnie jak o panowaniu, tak samo o życiu prywatnym Edwarda wiadomo bardzo niewiele w owym czasie. Natomiast wiemy, że najprawdopodobniej miał w swoim życiu przynajmniej trzy kobiety. Pierwszą z nich była Egwyn, która była oczywiście z arystokratycznego rodu, natomiast nie ma stuprocentowej pewności co do tego, czy była rzeczywiście żoną Edwarda. Edward był wówczas jeszcze wtedy księciem, kiedy rozpoczął się ich związek i było bardzo częstą praktyką, Iż książęta nie żenili się, dopóki nie zostawali królami. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że król startuje w negocjacjach również ze swoją przyszłą rodziną, ze swoimi teściami, z zupełnie innego pułapu niż jakiś tam książę. Książę musi się troszeczkę Podłożyć, ułożyć pod interesy swojej przyszłej rodziny. A kiedy zostaje królem, często interesy jego własnego kraju i interesy kraju, z którego pochodzi jego małżonka, mogą stać ze sobą w konflikcie. Król już do niczego nie musi się układać. Po prostu bierze sobie żonę i to dla niej jest zaszczyt, że on ją zechce, że on chce, aby ona została jego żoną. Dlatego bardzo często książęta się nie żenili. Poza tym książę, który się ożeni, będzie miał wkrótce rodzinę, a więc król, ojciec, powinien podarować mu jakiś kawałek ziemi, jakiś majątek, aby ten mógł tę swoją rodzinę gdzieś osiedlić i w jakiś sposób ją utrzymywać. Jeżeli król miał wielu synów, a przecież do tego każdy król dążył, żeby mieć jak najwięcej zapasowych następców tronu, wówczas w sytuacji, gdyby wszyscy się ożenili. Krajowi groziło rozbicie, no bo każdemu trzeba było dać kawałek ziemi, którym on zarządzał, a to oznaczało, że każdy miał swoje malutkie królestwo i zapewne nie zamierzał go nikomu oddać ani nikomu się podporządkowywać. Jak wiemy, podziały państw na dzielnice, tak jak to było w przypadku testamentu krzywołstego, czyli podziału Polski na dzielnice. Nie wychodzą niczemu ani żadnemu krajowi na dobre, ponieważ władca musi być jeden i wszyscy muszą mieć tego świadomość. Alfred doskonale to rozumiał, dlatego z całą pewnością nie zachęcał swojego syna, by ten ożenił się z Egwin i bardzo prawdopodobne, że żyli oni po prostu na kocią łapę. Jeżeli chodzi o zachowanie jedności kraju i niedzielenie kraju pomiędzy synów, król Alfred Wielki doskonale rozumiał, że trzeba za wszelką cenę tego uniknąć. Rozumiał, że kraj, który ma wielu pretendentów do tronu, zawsze będzie rozbity i zawsze będzie osłabiony. Dlatego władza musi być jedna i niezaprzeczalna. W przypadku Alfreda nie było to takie oczywiste, ponieważ on na tronie nie zasiadał po swoim ojcu, ale po swoim bracie, Ethelredzie. Ethelred zmarł, pozostawiając najprawdopodobniej małego jeszcze synka. Dlatego Alfred obawiał się, że przekazanie korony Edziowi może nie być takie oczywiste, ponieważ prawdopodobnie jego syn, jego następca tronu, był młodszy od syna jego nieżyjącego brata, który również mógłby być następcą tronu. Dlatego Edziuś, aby uniknąć wszelkiego typu konfliktów i również aby uniknąć przelewu krwi. Bo w owym czasie dość powszechne było, że takiemu niechcianemu krewnemu, pretendentowi, którego się za bardzo nie chciało w kraju, przytrafiały się różne dziwne nieszczęścia. Na przykład przez przypadek został zarżnięty, otruty, oślepiony albo w najlepszym wypadku zamknięty w jakiejś zwierzy, do której wejście zostało zamurowane. Alfred nie chciał tego robić, dlatego wezwał do siebie Ethelwalda, który był synem jego nieżyjącego brata i Powierzył mu pewien majątek, który nie był ogromny, ale wystarczał do życia, w zamian za to, że ten po prostu odpuści sobie walkę o koronę. Ethelwold jeszcze wtedy za bardzo nie miał innego wyjścia, bo tak jakby była to propozycja nie do odrzucenia. Więc oczywiście majątek przyjął, aby Przypieczętować takie porozumienie i przypieczętować Edzia jako następcę tronu, Alfred wezwał również do siebie możnowładców i arystokratów z całego kraju, tworząc swego rodzaju radę. Rada ta przegłosowała jednoznacznie właśnie Edziusia jako przyszłego króla Anglii. Co było całkowicie na rękę Alfredowi? Pewnie dlatego, że zwołując radę, przez zupełny przypadek, zwołał tych, Którzy mu sprzyjali i którzy, jak wiedział, będą głosowali za Edwardem. No cóż, sprawiedliwości czasami trzeba pomóc. I ty tam mnie nie dziwacz! Wrócenia do czwarta! Masz, bierz. Mój bo. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Wiesz jeszcze? No, no. Wkrótce Alfred umarł i Ediusz Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z wolą swego ojca, został legalnym i prawowitym królem Anglii. A co robi nowy młody król Anglii, kiedy tylko zasiada na tronie po śmierci swego ojca? Ano oddala swoją konkubinę i żeni się z inną. Przynajmniej taką wizję miał Edziuś. W IX wieku ożenił się z Elfled. Która była oczywiście również z arystokratycznego rodu. Rok 900 był również rokiem jego koronacji, więc wiemy, że sytuacja w życiu Edwarda całkowicie się zmieniła. Teraz był królem, więc bardzo prawdopodobne, że ślub ten został zawarty z pobudek politycznych. Na pewno jego konkubina nie została oddalona z powodu niedania mu następcy tronu, bo oczywiście urodziła mu syna Atelstana, który miał być jego następcą. Jak się wkrótce miało okazać, ani ślub, ani decyzja ojca, ani żadna rada i jej głosowanie miało, nie miało przekonać Ethelwolda o tym, że to jednak Edward jest prawowitym władcą. Ethelwold wiedział, że to co dostał to ochłap, że jako król miałby zdecydowanie większy majątek i wierzył w to, że należy mu się więcej. Dlatego postanowił zawalczyć o koronę, odebrać ją Edwardowi, ale najpierw postanowił ożenić się z siostrą Edwarda, która w owym czasie była z zawodu zakonnicą. Edwardowi to jakoś specjalnie nie przeszkadzało, porwał bidulę z zakonu, a następnie się z nią hajtnął, chcąc udowodnić, uzasadnić i umocnić swoje królewskie pochodzenie i swoje pretensje do tronu. Edward miał się wystraszyć działania Etelwalda, był jeszcze młodym królem, więc mógł nie do końca wiedzieć, co robić, ale to nie było w stylu Edziusia. Edziuś postanowił przyjąć wyzwanie, ale nie atakować pierwszym. Postanowił poczekać na atak swojego kuzyna, rozbijając obóz o zaledwie 4 mile od obozowiska Ethelwolda. Ethelwold, gdy zdał sobie sprawę z tego, że czeka go bitwa, do której nie był totalnie przygotowany, postanowił, że zwieje sobie z plola bitwy, pozostawiając za sobą część swoich żołnierzy oraz nowo poślubioną małżonkę, którą natychmiast Edius odstawił z powrotem do zakonu. Wydawało się, że będzie spokój. Ale oczywiście to byłoby zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Ethelwold udał się do Nortumbrii, gdzie schronił się u największych wrogów Edwarda, czyli Duńczyków. Mówi się, że nawet w pewnych częściach Northumbrii został uznany za króla. Było oczywiste, że zbiera siły, aby uderzyć po raz kolejny, tym razem skutecznie. Dlatego Edward tym razem postanowił nie czekać i uderzył w duńskie ziemie, aby wystraszyć Duńczyków i zmusić ich do zaprzestania prób przejęcia tronu angielskiego i zaprzestania pomagania Ethelwoldowi. Niestety, na no to było już za późno i doszło do bitwy. Wówczas Edward, nauczony przez swego ojca, postanowił nie przelewać krwi swojego kuzyna. Nakazał swoim wojskom odwrót. Był jednak jeden oddział, który nie zamierzał słuchać rozkazu króla Edwarda. Był to oddział elitarny, żołnierzy z Kentu. Oni uderzali zwykle jako pierwsi, jako ostatni się wycofywali, dobijając jeszcze resztki. I właśnie taki był ich zamiar. Postanowili dobić resztki wojsk duńskich i wojsk Ethelwolda. Sam Ethelwold zginął na polu bitwy. Stając się wręcz błogosławieństwem dla Edwarda, który pozbył się konkurenta, w dodatku nie wydając żadnego rozkazu, a więc nie plamiąc sobie oficjalnie rąk krwią. Przeszkoda została usunięta, Edward mógł realizować swoją wizję jednoczenia kraju. Ziemie, którymi władał Edward, to Wessex, czyli Cornwallia, Sussex, Surrey i Kent. Oraz część Mercji, wschodnia część Mercji. Zachodnią częścią Mercji władała jego siostra ze swoim mężem. Jego siostra miała na imię Edelfrida, i do Edelfrida jeszcze dzisiaj wrócimy. W każdym razie Edward oczywiście miał wizję większego państwa. Chciał iść za ciosem, za tym, co zaczął robić jego ojciec, i zjednoczyć jak najwięcej ziem pod swoim panowaniem. Ale jak już mówiłam, Ediuś nie był typem wojownika, który żelazem i krwią. Poszerza, powiększa swoją władzę. On bardziej stawiał na dyplomację, w czym zresztą był mistrzem. Postanowił odbierać Duńczykom ziemię, ale robić to w taki sposób, żeby nie przelewać krwi. Czekał więc bardzo spokojnie, aż Duńczycy będą się spóźniać bądź nie opłacą daniny, którą winni byli płacić królowi za ziemię, na których zamieszkiwali. Wówczas Edziuś odbierał im taką ziemię, robił to zupełnie legalnie, i przekazywał, oczywiście sprzyjającym mu Anglikom. Taka metoda sprawiała, że nikt nie mógł się do Edwarda przyczepić, że robi coś bezprawnie, a Edward był szczęśliwy, bo stopniowo, stopniowo, coraz większa ziemia, coraz większe tereny należały do Anglików. To było jego celem pozbyć się na jeźdźcy, jednak nie było to takie proste. Dlatego non-stop zdarzały się jakieś potyczki, non-stop zdarzały się bitwy, i wreszcie w 906 roku, nie do końca jeszcze przygotowany do wielkiej wojny, Edward został zmuszony do zawarcia sojuszu pokojowego z Wikingami co było mu bardzo nie na rękę, ponieważ warunki tego sojuszu były dla niego nie do przyjęcia. Było również wiadomo, że sojusz taki nie potrwa długo, ponieważ Duńczycy nie mieli zamiaru poprzestać na tym, co mieli. Ich celem było zdobycie całej Anglii, a na to Edward oczywiście nie mógł się zgodzić. Duńczycy oczywiście nie zamierzali spocząć na laurach i cały czas kontynuowali swój plan zdobycia ziem Edwarda i Edelfridy, uderzając to tu, to tam, dokonując takich małych potyczek, co strasznie wkurzało Edwarda i Edelfriedę. do tego stopnia, że Edward w 909 roku wreszcie postanowił uderzyć na Nortumbrię i nieco złoić tyłki Duńczykom, ponieważ miał ich już po prostu serdecznie dosyć. Postanowił wypowiedzieć wreszcie Duńczykom ostateczną bitwę. Bitwa miała miejsce 5 sierpnia 910 roku pod Tettenhall i była jedną z największych, jeśli nie największą w karierze Edwarda. Edward rozgromił wojska duńskie zabijając przynajmniej trzech duńskich królów. To totalnie osłabiło Duńczyków i spowodowało, że na jakiś czas zapanował spokój, a Edward mógł swoją ekspansję przesuwać, przesuwać, przesuwać na ziemię duńskie, jednocząc zgodnie ze swoim planem cały kraj. W 911 roku zmarł król Mercji Ethelred, mąż królowej Edelfridy. Od tego czasu Edward nawet już nie ukrywał swoich zamiarów zapanowania nad Mercją. Edelfrida zmarła. Edward natychmiast powrócił do Mercji, aby nikt go nie ubiegł w walce o koronę króla Mercji. Był to dla niego ogromny cios, oczywiście, zarówno osobisty, ponieważ stracił siostrę, którą kochał, z którą był związany, bardzo dobrze się rozumieli, dogadywali się doskonale, byli takimi partnerami. Po drugie, stracił również najbardziej zaufanego sojusznika politycznego, który we wszystkim go wspierał, pomagał mu. Dlatego to dla Edwarda był naprawdę cios. Edelfridę pochowano w Gloster w stolicy Mercji, a Edward, jak już mówiłam, ogłosił się królem Mercji. Nie było to bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o koligacje rodzinne, ponieważ Edelfrida nie posiadała synów. Miała jedynie córkę, której to Edward pozwolił. Przez pewien czas nosić tytuł pani Mercian, pozostawił jej jakiś majątek, ale bardzo możliwe, że wskutek rad swoich doradców bądź takiego głębszego przemyślenia sytuacji uznał, że pozostawienie córki na tych ziemiach i pozostawienie jej tytułu otwiera jej i na przykład jej przyszłemu mężowi drogę do walki o ewentualny tron. Dlatego też zmienił zdanie i pod koniec 918 roku postanowił skończyć z pozorami i Przewieźć córkę swojej zmarłej siostry do zakonu, gdzie osadził ją w klasztorze. Nie było to działanie jakieś wyjątkowo okrutne ze strony Edwarda, ponieważ jak już mówiłam, w owym czasie niechcianych krewnych spotykały zdecydowanie gorsze rzeczy niż oddanie do zakonu. Zresztą mówiło się, że gdy pojawiała się jakaś niechciana kobieta na horyzoncie, to mogły być dla niej dwie opcje: albo zakon, albo grób. Pewnie dobrze, że Edward wybrał jednak zakon. Tak, słucham. tak, a o co chodzi? Ej, proszę panią, killer dostał zlecenie na panią. Jak, jak to jest zlecenie? Ma panią zabić. Dobranoc. Zresztą to nie był jedyny taki przypadek w jego życiu, ponieważ ten samą strategię zastosował w stosunku do swojej drugiej żony. Jego druga żona dała mu aż sześć córek i dwóch synów, dlatego na pewno nie oddalił jej z przyczyn politycznych, ani z przyczyn skandalu, ani dlatego, że nie dała mu następcy tronu. Wiadomo, że go nie zdradziła, ponieważ na pewno o tym jakieś kroniki by doniosły. W każdym razie w pewnym momencie zniknęła ona z życia Edwarda i Edziuś bardzo szybko poślubił trzecią kobietę, która miała na imię Edgifu, a jej ojciec był możnowładcą z Kentu. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że w tym wypadku małżeństwo zostało zawarte z czystej i prawdziwej miłości. Co zapewne byłoby zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Edgifu miała najwyżej 18 lat, a Edek był po 40. Tak więc jego zakochanie, tudzież kryzys wieku średniego, zależy jak na to spojrzeć, są całkowicie zrozumiałe. Wiadomo, że dobrze im się układało, na pewno, ponieważ w bardzo krótkim czasie dorobili się dwóch synów i dwóch córek. W 920 roku w życiu Edwarda nastąpił również zwrot, który w jego karierze był chyba spełnieniem jego marzeń. Mianowicie w miejscowości Bakewell doszło do takiego kongresu zgromadzenia możnowładców i arystokratów, nie tylko z Anglii, ale również z Walii i Szkocji. Przybyli oni i uznali Edwarda za swojego króla, oddając mu się niejako pod opiekę. To zdarzenie było oczywiście symboliczne. Część kronik mówi o tym, że to tak naprawdę nie miało większego znaczenia, ponieważ nie wszyscy się podpisali pod takim oddaniem się pod opiekę Edwardowi, ale chodzi o symbol. Symbol, który nie tylko naznaczył karierę i panowanie Edwarda, ale również historię całej Anglii i Wielkiej Brytanii na wiele setek lat, ponieważ m.in. ten właśnie kongres w Bakewell. Później był przyczyną, dla którego władcy Anglii wielokrotnie rościli sobie pretensje zarówno do tronu szkockiego, jak i walijskiego, co powodowało przecież ogromną ilość napięć, walk, przelewu krwi. I dopiero po wielu setek latach udało się te państwa ze sobą zjednoczyć, nie bez protestów ze wszystkich możliwych stron, rzecz jasna. To, co osiągnął Edward, było wprost nieprawdopodobne. Przejmował mały, niestabilny, pogrążony non-stop w walkach i chaosie. Rozbity kraj. Udało mu się zjednoczyć bardzo dużą część, bardzo dużą część ziemi, udało mu się odeprzeć na jeźdźce, wypędzić go z części terytoriów, a nawet jeśli nie wypędzić, a zatrzymać na tych terytoriach, to na swoich własnych warunkach. Wszystko to udało mu się przelewając tak naprawdę minimalną ilość krwi, a nie ogniem i mieczem, tak jak to było w przypadku wielu innych władców w historii. Edward z Władcy, który na samym początku swojego panowania musiał oczywiście się bronić, przerodził się w tego, który mógł w każdym dowolnym momencie atakować. Ale znając potęgę ataku, rozumiał również doskonale potęgę obrony. Dlatego to, właśnie obronności swego kraju, poświęcił bardzo dużo uwagi i funduszy. Jeszcze ze swoją już nieżyjącą wówczas siostrą Edelfridą rozpoczęli proces umacniania. Fortyfikacji i budowy nowych fortyfikacji w różnych częściach swojego kraju, w takich newralgicznych punktach. On wiedział, że wojsko bardzo trudno jest zwołać na czas, aby znalazło się w określonym miejscu. Jeżeli wojska stacjonują w takich fortyfikacjach, w takich twierdzach, wówczas taka obrona jest dużo bardziej ułatwiona. Ponadto zawsze jest możliwość schronienia się wojsk, na przykład w czasie niekorzystnego przebiegu bitwy. Więc rozumiał doskonale, że takie twierdze to bardzo ważna rzecz. Ale oprócz tego, żeby taka twierdza w ogóle stała, ważne było to, żeby również spełniała swoją rolę. To znaczy, musiała być przede wszystkim doskonale przygotowana, wyremontowana w doskonałym stanie, posiadać odpowiednią ilość żołnierzy, broni, no i oczywiście odpowiednią ilość jedzenia na wypadek konieczności pozostawania tam przez wiele dni w przypadku jakiegoś oblężenia. Edward doskonale rozumiał znaczenie takich twierdz, dlatego po jego panowaniu tych twierdz pozostało bardzo wiele w całym kraju. Po drugie, rozumiał doskonale konieczność przeprowadzenia reformy wojsk, właśnie między innymi to, że służba wojskowa odbywała się rotacyjnie. On rozumiał, że żołnierze chcą również pobyć w swoich domach, często mają ziemię, którą się zajmują, którą uprawiają, muszą po prostu mieć czas na to, by doglądać swoich ziem. Podobnie on. Król nie może być przez cały rok na wojnie, nie może być przez cały rok na wyprawach, bo wtedy w jego własnym gnieździe, na dworze, zaczynają się spiski, zaczynają się jakieś niesnaski, zaczynają się coś pretendenci do tronu, zaczynają się dziać rzeczy, nad którymi on traci kontrolę. Dlatego Edek rozumiał doskonale, że walczyć owszem można, ale na pewno nie przez cały rok. Zwyczajowo więc wojny toczyły się od wielkanocy do listopada, mniej więcej później dając szansę ludziom na to, by zajęli się swoimi domami, swoimi rodzinami, swoim życiem, a Edwardowi na to, by zajął się rządzeniem państwem. Edward rozumiał również znaczenie rozwoju gospodarczego. Wiedział, jak ważny jest rozwój miast, handlu i na pewno udawało mu się rozwijać kraj w sposób Niesamowity. Wystarczy, że powiemy, iż kiedy umierał Alfred Wielki, przekazywał swojemu synowi 17 mennic na terenie kraju. Edward pozostawił swojemu następcy ich aż 80, co oznacza, że nie tylko pieniądz był potrzebny, czyli handel się toczył, ta wymiana się toczyła, gospodarka no. pracowała, cały czas była w ruchu, ale również było z czego ten pieniądz wytwarzać. Edward był także... Reformatorem prawa wiedział, że nie ma nic gorszego w takim jednoczącym się, budującym się dopiero państwie niż nieposłuszeństwo i bezprawie. Rozumiał, że kary muszą być stosowne, rozumiał, że prawo musi być przede wszystkim skuteczne. Nie można pozwalać na żadne nieposłuszeństwa. Dlatego reformując kodeksy, przede wszystkim zaprzestał jakichkolwiek konsultacji z jakimikolwiek doradcami, jeśli chodzi o prawo. Nie. Prawo to ja. Ja stanowię prawo, ja jestem królem, ja go egzekwuję, ja za nie odpowiadam sobą i swoim panowaniem. Nie muszę nikogo pytać, co jest dobre w moim państwie, bo wiem to najlepiej. Takie było myślenie Edwarda. Edward w swoim kodeksie na przykład dużo miejsca poświęcał takiej instytucji, która dla niego była bardzo istotna i która w owym czasie w ogóle spełniała bardzo ważny środek, rolę środka prawnego, powiedzmy. Było to mianowicie przyrzeczenie. <laughs> w owym czasie. Można było całkowicie oczyścić się z pewnych zarzutów, na przykład o jakieś oszustwa, albo o morderstwo, albo o cokolwiek, wystarczyło, że się po prostu przysięgało. Ale no nie każdy mógł takie przyrzeczenie złożyć. Żeby można było być dopuszczonym do złożenia takiego przyrzeczenia, trzeba było mieć referencję, być człowiekiem honoru, żeby było wiadomo, że to nie jest puszczanie słów na wiatr, tylko że taka osoba rzeczywiście w tym przyrzeczeniu mówi serio. Mimo, że Edward w swoim panowaniu tak naprawdę stawiał na odzyskiwanie ziem i czynienie Anglii angielską, aby pozbyć się dońskiego najeźdźcy, rozumiał doskonale, że całkowite wyplenienie, wybicie do nogi, po prostu do czwartego pokolenia wszystkich Duńczyków, którzy przebywali i zamieszkiwali na jego terytorium, kompletnie nie ma sensu. Dlatego Pozwalał im pozostać na swoich ziemiach. Mało tego, pozwalał im pozostać na tych samych prawach, na których pozostawali tam Anglicy. Wystarczyło jedynie, że taki Duńczyk zobowiąże się do tego, że uznaje Edwarda jako swojego króla i zwierzchnika. Wówczas mógł w dalszym ciągu, nie wiem, budować i stacjonować w forcie, mógł takim fortem zarządzać, mógł nawet zarządzać mennicą, a także posiadać na własność ziemię. Warunkiem było właśnie totalne posłuszeństwo w stosunku do Edwarda. Było to bardzo nowoczesne podejście jak na X wiek. I możemy w tym momencie powiedzieć, że Edward był władcą idealnym. Ale jak się okazało, nie dla wszystkich. W czerwcu 924 roku znalazła się grupa osób, która uznała, że jednak Edward nie jest idealnym władcą, a przynajmniej nie jest idealnym władcą dla nich. Należy najpierw wytłumaczyć, że... Oła. Należy najpierw wytłumaczyć, że Edward wychowywał się w Anglii, wychowywał się w Wessex. On nie mieszkał w Mercji. Mercja i te wszystkie tereny, którymi zarządzała jego siostra, e, były Edwardowi obce. I on był obcy dla ludzi, którzy tam mieszkali. Oni go nie znali. I nagle w pewnym momencie umiera ich król, umiera królowa, i przybywa sobie taki gostek, i mówi, że on teraz będzie królem. Więc mieszkańcy zachodniej Mercji zjednoczyli się z Walijczykami, którzy też nie w pełni uważali, że Edward powinien być ich władcą, nie zgadzali się z postanowieniami kongresu w Bakewell i postanowili wszcząć powstanie. Powstanie rozpoczęło się w miejscowości Chester, i tam właśnie udał się Edward w swoją, jak się okazało, ostatnią wyprawę, aby stłumić ten bunt. Udał się w ostatnią wyprawę, ponieważ 17 lipca 1924 roku zmarł. Nie znamy dokładnie, jak w wielu przypadkach, jeśli chodzi o Edziusia, nie znamy dokładnie przyczyny jego śmierci. Na pewno nie był chory, ponieważ gdyby był chory, to nie wziąłby udziału w takiej wyprawie, nie wybrałby się po to, by walczyć przecież o swoją władzę. Bardzo możliwe, że został ranny w czasie jakiejś potyczki i zmarł w wyniku tych ran. W każdym razie. Zmarł 17 lipca 1924 roku i został pochowany w Winchesterze obok swego ojca Alfreda. Edward był naprawdę wyjątkowym władcą, był wybitnym władcą, jeśli chodzi o Anglię. On nam pokazał, jak się robi państwo, że to jest nie tylko walka, że to jest nie tylko siedzenie na koniu i bicie się przez cały czas, że znaczenie ma wszystko, że tak naprawdę dobry władca, co powinni sobie zapamiętać wszyscy rządzący ze wszystkich czasów, to taki, który myśli o wszystkich aspektach, który nie tylko myśli o aspektach, podejmuje decyzje, reformuje, ale również w stu procentach bierze na siebie odpowiedzialność za to, jakie decyzje podejmuje. W przeciwieństwie do tych, którzy po swojej kadencji zawijają się i udają, że to nie oni. Należałoby brać przykład takiego władcy jak Edward. Ale tak naprawdę jego największym marzeniem było to, żeby jego następca, jego syn Atelstan przejął po nim doskonale rozwinięty, bogaty, zjednoczony, stabilny politycznie i wojskowo kraj. Nie chciał powtórki z rozrywki, jeżeli chodzi o swoje przejęcie tronu. Nie chciał, żeby gdzieś ktoś kiedyś Stwierdził, że jednak nie zgadza się z jego decyzją, iż to jego syn Atelstan ma zostać królem. Dlatego, aby tego uniknąć, zdecydowanie oficjalnie i ostatecznie mówił o tym, że Atelstan jest jego następcą. Liczył na to, że brak podziału spowoduje, że państwo będzie stabilne i nie dojdzie do żadnej bratobójczej walki, do przelewu krwi pomiędzy braćmi pretendującymi do tronu. Los miał spłatać mu figla. Bardzo krwawego figla. Bo jak się okazuje, nie wszystkie marzenia się spełniają. Ale o tym już w jednym z kolejnych odcinków Wyspy Historii. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, jeżeli dowiedzieliście się czegoś ważnego, ciekawego, zostawiajcie łapki w górę, zadawajcie pytania, komentujcie. Subskrybujcie mój kanał, zaznaczając dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia o tym, że pojawił się już nowy odcinek Wyspy Historii. I do zobaczenia wkrótce. Pa!